Nowe miejsce dla potrzebujących i samotnych w Katowicach. Miejsce, w którym będzie można tanio zjeść, spotkać się z innymi potrzebującymi, a nawet potańczyć. Fundacja Wolne Miejsce odebrała dzisiaj klucze do lokalu, który za około 2 miesiące otworzy się dla mieszkańców. Łukasz Kądziołka. Jedzenie o połowę taniej niż w innych tego typu miejscach, zajęcia dla seniorów, a nawet potańcówki. W Katowicach powstanie nowy lokal pomocowy. Seniorów chętnych do wspólnego spędzania czasu nie brakuje. Sali takiej jako takiej nie mamy do wykorzystania. Po prostu gdzieś tam gimnastykę, to się na powietrzu teraz mamy we wtorki. No bo jest lato. Na spotkania seniorów na osiedlu Tysiąclecia przychodzi nawet 120 osób. To pokazuje, że potrzeby są duże. Nic dziwnego, społeczeństwo jest coraz starsze. Miasto szacuje, że w Katowicach mieszka od 60 do 80 tysięcy osób w wieku senioralnym. Bardzo częstym zjawiskiem jest zamykanie się w sobie, zamykanie się w czterech ścianach i tak jakby kończenie życia, że się nie chce być aktywnym. I dla nas to jest jedno z takich zadań, nas jako miasta, jako wspólnoty miejskiej, to, żeby starać się jednak dotrzeć do tych ludzi, zaprosić i pokazać, że życie toczy się dalej. Teraz te pomieszczenia są puste, ale niebawem mają tętnić życiem. Jak twierdzi Fundacja Wolne Miejsce, lokal przy ulicy Mikołowskiej będzie pierwszą taką przestrzenią w Polsce. Dzisiaj miasto przekazało jej klucze. Tutaj na dole będzie takie bistro socjalne. To będzie pierwsze w Polsce taka restauracja, która będzie mieć ceny o połowę niższe niż wszystkich innych podobnych obiektach. Dzieje się to dlatego, że mamy doświadczenie ze sklepów socjalnych od 3 lat i wiemy, jak pozyskiwać tanio produkty. I poprzez to właśnie codziennie będzie gotowane inne danie obiadowe dla osób właśnie potrzebujących. Oprócz bistra będzie też kawiarenka. A w niej kawa za 3 zł. Obok znajdzie się sala do ćwiczeń. Oprócz gimnastyki dla seniorów fundacja zapowiada też fajfy, czyli potańcówki. U góry znajdą się sale warsztatowe i terapeutyczne. Nie trzeba wielkich zmian, bo między innymi kuchnia już jest. Poprzednim najemcą była również fundacja, która miała podobny profil, czyli była część gastronomiczna oraz część, która była pod jej działalność taką pomocową. W związku z czym jakby generalnie ten lokal jest do tego przystosowany. Oczywiście musi być umeblowany czy przystrojony. Tym ma się zająć IKEA. Wszystko nie powinno trwać długo. Fundacja zapowiada, że do kamienicy przy ulicy Mikołowskiej 44 pierwszych gości zaprosi za około 2 miesiące.